No witajcie kochani, serdecznie was witamy na koncercie bożonarodzeniowym, który nazwaliśmy Znak Pokoju. Bardzo cieszymy się, że jesteście z nami. Usłyszymy dzisiaj tradycyjne wersje polskich pięknych kolęd, pastorałek z repertuaru TGD. Usłyszymy kilka pięknych pieśni o Bożym Narodzeniu i... I kochani, będzie za nami wyświetlany tekst i zachęcamy was do tego, żebyście dołączyli, ale na początku prosimy was, żebyście postarali się odciąć na chwilę, na ten czas z nami tutaj, od swojej codzienności, od wszelkich zmartwień, od wszelkich trosk. Postarajcie się nawet zamknąć oczy i udać się unieść temu wszystkiemu, co będziecie tutaj słyszeć. Zachęcamy też dlatego, że chcemy was zaprosić, abyście udali się z nami w podróż. W podróż za znakiem pokoju. Nasza bożonarodzeniowa opowieść rozpoczyna się od znaku, który otrzymali pasterze 2000 lat temu. Kto wie, może ten znak będzie początkiem czegoś nowego również dla nas. Spotykamy się dziś razem, by świętować. Rozpoczniemy naszą muzyczną podróż od utworu Noël. To słowo może mieć różne znaczenia. Noël z języka francuskiego to kolęda, Boże Narodzenie, a nawet dobra nowina. Noël znaczy również narodzony. Wszystkie kolędy przecież są o narodzonym dziecku, bowiem Noël, czyli Boże Narodzenie, rzeczywiście jest dla nas dobrą nowiną o narodzonym, o Jezusie. Wielu było królów przed nim i wielu było po nim, a jednak urodzin żadnego z nich nie świętujemy co roku. Urodziny żadnego z nich nie zapoczątkowały nowej ery. Żadne inne wydarzenie nie sprawiło, że czas dzielimy na stary i nowy, przed i po Chrystusie. Czy życie każdego z nas również może dzielić się na przed i po Chrystusie? Co dobrego może się wydarzyć po spotkaniu z Nim? Kim On jest? Jezus znaczy Bóg jest zbawieniem. Emanuel, Bóg z nami. Noël, narodzony. Anielskich skrzydeł szum, ten niezwykłej gwiazdy blask, świadczą, że przybywa król, miłość, która zbawia świat. Dziecko narodzone dziś, Bóg najwyższej godzien czci. Noel, Noel, słowo ciałem staje się. Noel, Noel, tę światłością świata się ten, który był, się ten, który był, zanim jeszcze powstał świat, zanim jeszcze powstał świat, rodzi się, by ponieść krzyż, rodzi się, by ponieść krzyż, z więzów śmierci wyrwać nas, z więzów śmierci wyrwać nas, Syn Człowieczy, Boży Syn. Godzien czci. Noel, Noel, słowo ciałem staje się.
Nie bez znaczenia jest to, komu pierwszemu Bóg powiedział o narodzonym Jezusie. Anioł przyszedł do pasterzy, których zastał na polu przy ich owcach. Zastał ich w codzienności. Przyszedł z nowiną do prostych ludzi, zajętych ich zwykłymi obowiązkami. Ewangelia Łukasza poświadcza, że gdy pasterze przestraszeni nie wiedzieli, co się dzieje, anioł uspokoił ich słowami: przestańcie się bać. I zapowiedział: oto co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie. I natychmiast pojawiły się obok anioła zastępy wojsk niebieskich, a wielbiły one Boga słowami: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym. A gdy aniołowie odeszli już od nich do nieba, pasterze zaczęli mówić jeden do drugiego: udajmy się szybko do Betlejem i zobaczmy, jak spełniły się te słowa, które nam Pan oznajmił. W wielu kolędach śpiewamy Gloria in excelsis Deo, chwała Bogu na wysokości. Te narodziny miały przynieść chwałę samemu Bogu w niebie. Miały również zapewnić pokój ludziom na ziemi. Pasterze pospieszyli do miejsca narodzin, by sprawdzić wiadomość przekazaną przez anioła. Przekonajmy się i my, co ten znak może oznaczać dla nas. Królowi oddajmy pokłon Jemu.
Królowi, oddajmy Mu chwałę. Oddajmy pokłon Królowi, oddajmy Mu chwałę. Oddajmy pokłon Królowi, oddajmy Mu chwałę. Małe niemowlę okazało się być oczekiwanym królem. Z pewnością nie takim, jakiego się spodziewano. Wprawdzie nie przejął władzy w ówczesnym Izraelu, a jednak okazał się być królem, który wprowadził nowe rządy. To o tym niemowlęciu prorok Izajasz napisał 700 lat wcześniej. Lud chodzący w ciemności ujrzał wielkie światło. Zabłysło ono nad mieszkańcami ziemi spowitej przez mrok. Ziemia była spowita przez mrok. Czekała na cud. Wielu ludzi, tak jak i dziś, modliło się o pokój, wołając: przyjdź, Emanuelu. Przyszedł. Przyszedł jako Mesjasz, Książę Pokoju. Przyszedł jako światłość świata. Ta ziemia czeka wciąż na cud. Nadzieja niech powróci tu. O przyjdź, Emanuel. Znów dzieci modlą się o pokój. Na ziemi tyle bólu wokół. Przyjdź, o przyjdź, Emanuel. Czy słyszysz ten aniołów śpiew? Gloria Jezusowi cześć. Gloria, On światło łzy jak po suszy deszcz, dziecka głos jak miłości dźwięk. Już jest to Emanuel. On jest pieśnią, co koi ból. On to Mesjasz pokoju, Książę Król wśród nas. Gloria,
przyjdź, Emanuel. Przed narodzinami Jezusa Bóg posłał anioła Gabriela do Marii. W jednej z Ewangelii czytamy. Po przybyciu anioł powiedział: Witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą. Szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej: Przestań się bać, Mario. Znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim. Nazwą go Synem Najwyższego. Pan Bóg da mu też tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Maria zapytała anioła: Jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Ziemia czekała na cud, na pokój, na nowego króla. Na cud narodzin czekali również rodzice niemowlęcia, zwyczajni ludzie, Maria i Józef. Możemy sobie tylko wyobrazić, że w tym oczekiwaniu również zwyczajnie się bali. Czy któreś z nich mogło się spodziewać, jak bardzo historia, której są częścią, zmieni losy świata? Ciemna nocy, niepojęta, drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie, umęczonej, wędrować w dalekie strony. O Józefie, ty mnie wspomóż, byśmy doszli gdzie do domu. Już ból mi ciało przeszywa, a gdzie ja będę rodziła? Ani miski, ani łyżki, ani deski do kołyski, ani płotka, ani szmatka, co ja pocznę, biedna matka. Ciemna nocy, niepojęta, drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie, umęczony, wędrować w dalekie strony. Lisy po śniegu lisują, wilki zboru nawołują. Gdzie ja samotna w tej drodze Bożego Syna urodzę? Lisy po śniegu lisują, wilki zboru nawołują. Samotna w tej drodze Bożego Syna urodzę. Już nie mogę płakać z żalu, już mnie stopy ogniem palą, a to jeszcze taka droga, ani domu, ani ognia. Już nie mogę płakać z żalu, już mnie stopy.
Ciemna nocy, niepojęta drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie umęczonej wędrować w dalekie strony. Znaleźli stajenkę. Zimne miejsce pełne zwierząt. Wyobraźcie sobie zapach unoszący się dookoła i odgłosy trzody. To właśnie tu miał narodzić się zapowiadany król. Ułożony w żłobie, bo nie było dla nich miejsca w żadnym pobliskim domu. Te narodziny miały zmienić nie tylko bieg historii świata, ale również osobiste życie Józefa. Chyba nikt z nas nie jest gotowy na to, jak bardzo narodziny małego dziecka wywracają życie rodzinne do góry nogami. W Piśmie Świętym czytamy. Ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus. On bowiem wybawi lud swój z jego grzechów. To wszystko stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana przekazana za pośrednictwem proroka. Oto pocznie dziewica. Urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Jaki to niezwykły i misterny Boży plan. Zarówno Maria, jak i Józef otrzymali pocieszenie prosto z nieba. Ze wszystkich możliwych sposobów na rozpoczęcie rozmowy z człowiekiem Bóg wybrał słowa: nie bójcie się. Na świat miał przyjść niezwykły człowiek, wcielony Bóg. Stanęli i pochyleni klęczą z włosy złotymi, skrzydła białymi pod malowaną tęczą. Niebie, pokój wam dobry.
śpi, syneczku mój. Stajęce pełnej snów, tak długa droga czeka cię, maleńki, zaśnij już. Czy już widzisz ogrom swojej chwały? Czy zbawienia cenę znasz? Może myśli twe ochrania Bóg, byś spać spokojnie mógł. Śpi, syneczku mój, miej pogodne sny. Ten świat zaczeka jeszcze chwilę, dziś spokojnie śpi. To niezwykłe jak majestat nieba mieści się w ramionach mych. Co za szczęście być dla ciebie, tato, przez tych parę chwil. Syneczku mój, kochane oczka zmruż. Przyjdzie dzień, gdy zbawisz świat. Dzisiaj cały mój świat to ty. Narodził się. Nadszedł czas zbawienia. Jeden z proroków w starożytnym Izraelu napisał: oto narodziło się dziecko, syn został nam dany, władza spocznie na jego ramieniu, nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Zrodzony w stajni wstąpił na tron. Jezus, który jest drogą do Ojca. On jest królem. W ubogie drogi przybywa król, gotów poznać wstyd, poczuć ludzki ból. Prawdziwe światło oświeca świat. Bożej łaski dar, niegasnący blask, zbawienia czas na ziemi wśród nas. Król nieba Jezus, królu mój, składam wszystko, cały ból, moją przyszłość u twych stóp. Tokiem jestem,
zrodzony w stajni, wstąpił na tron. Mój haniebny dług spłacił własną krwią. Drogą do nieba jest on sam. Wymarzony dom czeka na On tu jest. On tu jest w swojej obecności. Książę pokoju, o którym czytaliśmy, słyszeliśmy, jest tu obecny, żywy. Jest obecny, jeśli oglądasz nas z tamtej strony online, jest w twoim domu. Powiem więcej, może być w twoim sercu, w twoim życiu. Ten, który przynosi pokój w czasie niepokoju, który doradza, kiedy jesteśmy bezsilni. Grudzień 2023 roku. Może to być tym momentem, kiedy zauważysz znak. Czy zdarzyło wam się kiedyś nie zauważyć znaku? Komuś się zdarzyło nie zauważyć znaku? Jakie to ma konsekwencje, jak nie zauważymy znaku, szczególnie z prędkością? Różne może mieć konsekwencje. Ale myślę sobie, że czasami nie zauważamy też znaku ślepa uliczka, wjeżdżamy i okazuje się, że ciężko jest zawrócić, a wycofać też za bardzo już nie można. Czasami nie zauważamy znaku skaczące zwierzęta, jak jedziemy samochodem i naraz jakiś łoś albo jakaś łania, mamy z nią zderzenie. Czasami nie zauważamy tych pozawerbalnych znaków smutku, potrzeby, żeby ktoś pokochał, zauważył, docenił, zwrócił uwagę. Czasami nie zauważamy tego znaku żony, która kopie męża delikatnie, Marian, już wychodzimy. Prawda? Że tak jest, Bogdan, Andrzej. Stuknie, ty wiesz, co to znaczy. Czasami nie zauważamy tego znaku, gdy ktoś spojrzy, mąż na żonę, albo żona na męża, albo dziecko na rodzica i coś przegapiamy. Prawda, wiecie, o czym mówię? Podczas tych utworów, które się wsłuchiwałem i które poruszają moje serce ze względu na to, że on jest tu obecny. Cała ta historia, którą słyszymy, opowiada o nim, który jest, czy może być dla mnie i dla ciebie znakiem. Wiecie,
Pan Bóg w grudniu 2023 roku daje nam znak, ponieważ Chrystus przyszedł ze względu na ciebie. Też ze względu na mnie, ale ze względu na ciebie. Pokochał, oddał swoje życie, pokochał aż na śmierć i dziś zaprasza ciebie do relacji ze sobą. Albo po raz pierwszy w twoim życiu, niezależnie od wieku, czy masz lat 15, 50 czy 80. Zaprasza ciebie do relacji z Emanuelem, mówiąc Bóg z nami. Z tym, który jest światłością, tym, który jest Królem Królów. Zaprasza nas do relacji ze sobą, do relacji też ze Zbawicielem. Wiecie, jest nasze życie przed zauważeniem znaku i nasze życie po zauważeniu znaku. Jeśli go zauważymy, ten przykładowy znak drogowy z ograniczeniem prędkości, i zwolnimy, to po będziemy mogli swobodnie przejechać, wiedząc, że jesteśmy bezpieczni. Jeśli tego znaku nie zauważymy i przejedziemy zbyt dużą prędkością i ktoś to zauważy, kto akurat sprawdza, czy jeździmy z właściwą prędkością, to poniesiemy pewne konsekwencje niezauważenia. Wiecie, z Panem Bogiem jest tak, że On daje przeróżne znaki w naszym życiu. Jednym ze znaków jest to, że nie jesteś dziełem przypadku. Nie jesteś dzieckiem przypadku. Nie jesteś mężczyzną czy kobietą z przypadku. Bóg chciał i zaplanował twoje życie tu na ziemi. W 2023 roku. Niektórzy się narodzili w tym roku. Jeszcze mnie nie rozumiecie. Znaczy słyszycie, ale nie rozumiecie. Niektórzy być może odeszli w tym roku. I już tylko ich wspominamy. Ale jeśli tu jesteś i żyjesz, to Bóg daje nam znak jakim jest Jezus Chrystus. Wiecie, jeśli zauważymy, to uchroni nas przed mandatem. Jeśli zauważymy symptomy choroby, to uchroni nas to przed jej konsekwencjami, bo zaczniemy proces leczenia. I na pewne rzeczy, sytuacje w naszym życiu nie mamy już na te, które były przed, ale mamy na to, co będzie po. Mamy wpływ na to, gdzie spędzimy naszą wieczność, albo bardziej z kim. Jeśli przegapimy, nie zauważymy, możemy wiele stracić tego, na co tak bardzo pracowaliśmy czy pragnęliśmy. Za moment usłyszymy po raz drugi fragment, który mówi z Ewangelii Jana. Przyszedłem do swego, mówi Pan Jezus. Czy mówi apostoł Jan, Ewangelii Jana o Panu Jezusie. Przyszedł do swego, swoi jednak nie przyjęli go. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo, przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy, zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwała jako jedynego zrodzonego, który przychodzi od Ojca. Tu stawiam sobie i nam pytanie, bo rozpoznać, myślę, że możemy go rozpoznać dzisiaj. Wśród tych pieśni, tekstów, on narodził się kiedyś i nie chcę, żeby był tylko wspomnieniem, nostalgią, miłym, ckliwym momentem przy takim czy innym stole. Ale chcę, żeby był żywym Bogiem dla każdego z nas, którego nie tylko wspominamy, ale przeżywamy Go dzisiaj i Jego obecność. Znak pokoju to osoba Jezusa Chrystusa. Możemy Go przegapić w naszym życiu. Możemy Go też czymś zastąpić, pewną religijnością. Myślisz sobie, może chodzę co tydzień do kościoła takiego czy innego. Panie Jezu, na pewno spojrzysz. Albo nie chodzę, Panie Jezu, bo się obraziłem. A Bóg mówi, wiesz, to nie o to chodzi. Jezus jest znakiem, który może wnieść pokój w twoje życie. To, że się narodził, to początek. Potem oddał swoje życie na krzyżu, pokazując Aniu, Jarku, Estero, Łukaszu, pokochałem cię. W taki sposób, że oddałem swoje życie, najcenniejsze, co miałem, żeby pokonać największą obawę twoją i moją, człowieka, śmierć. I zapraszam cię do relacji, w której jeśli we mnie uwierzysz, jeśli pójdziesz za moim synem, spotkasz się ze mną w niebie, a tam już będzie ten wieczny pokój, którego nikt nam zabrać nie będzie mógł. I to, co przed czym chcę nas dzisiaj postawić, tym zakończyć, żeby zaprosić dalej do skupienia się nad nim, to pytanie, czy chcesz dzisiaj takiej decyzji? Czy chcesz takiej decyzji, w której powiesz, tak, Panie Jezu, Ty jesteś znakiem pokoju dla mnie. Może nie wszystko rozumiem, ale chcę Twojej obecności w moim życiu. Pragnę Ciebie. Przepraszam Cię za to, co było. Proszę Cię, weź moje życie, niezależnie od tego, w jakim momencie życia jestem.
I daj mi pokój, który będzie ukojeniem dla mnie i zbawieniem kiedyś w wieczności. On nas zaprasza do tego. I możesz zrobić tylko i wyłącznie dwie rzeczy. Możesz ten znak przyjąć, albo możesz go odrzucić. Wiecie, dzisiaj jest dobra i niedobra nowina. Dobra jest taka, że być może usłyszałeś to, bądź zostało ci to przypomniane. Niedobra jest taka, że jeśli nic z tym nie zrobisz, to poniesiemy tego konsekwencje. Tak jest ze znakami. Więc chcę zapytać raczej z perspektywy miłości, tego, który przyniósł miłość na ten świat. Czy chcesz dzisiaj powierzenia Jemu swojego życia w takim prostym geście modlitwy, powiedzenia: Panie Jezu, ja potrzebuję Ciebie, przepraszam za to, co było i proszę Cię, chcę wieczność przeżyć z Tobą. Czy chcesz takiej modlitwy? Jeśli chcesz, podnieść na chwilę rękę. Czy jeszcze ktoś? To jest deklaracja mówiąca: tak, chcę pójść za Tobą. Zauważyłem znak pokoju. Czy jeszcze ktoś? Wiecie, to jest proste, ale znaki drogowe są bardzo proste i bardzo prosto je przekraczamy albo ich nie zauważamy. A Chrystus nie jest znakiem drogowym, ale jest znakiem na drodze naszego życia, który chce nas zaprowadzić do Boga Ojca. Pochylmy przez chwilę głowy w modlitwie. Jeśli chcesz, powtórz za mną to prostą modlitwę. Ciszy, głośno, szeptem. Panie Jezu, dziękuję Ci, że odnalazłeś mnie. Dziękuję Ci, że pokochałeś mnie. Dziękuję Ci, że nie jestem przypadkiem na tej ziemi. Przepraszam Cię za wszystko to, co przegapiłem, czy przegapiłam. I proszę Cię, stań się dla mnie dziś Zbawicielem. Oddaję Ci moje życie. Amen. Czy ktoś się modlił tą modlitwą? Wiesz, że jest taka obietnica? Ktoś jeszcze? Śmiało. To jest bardziej powód do dumy niż do wstydu. Wiesz, że dzisiaj całe niebo się raduje? Bo tak jest napisane w Bożym Słowie. To jest obietnica. Jeśli jedna odnajdzie drogę do Ojca przez Chrystusa, to całe niebo skacze z radości. Rozumiem wasz entuzjazm. Ja wiem, że to jest słowiańska radość, która bardzo wewnątrz się objawia, ale naprawdę niebo się raduje. Pomyśl sobie, jaka to jest ulga. Przejechałeś na czerwonym, było 50, jechałeś 100 i jeszcze przez przejście dla pieszych i wiesz, że 28 punktów przez następne 2 lata nie masz prawa jazdy. Spotykasz tego policjanta i on mówi: niczego nie widziałem. Niech pan jedzie dalej. Chyba większa by była radość niż z tego, że dzisiaj mogłaś znaleźć życie wieczne w Chrystusie. Dobre porównanie? W miarę. Więc chcę ci powiedzieć, że jeśli dziś modliłeś, czy modliłaś się tą modlitwą, to całe niebo się raduje, ponieważ zobaczysz i wierzę w to, że w twoim życiu coś zacznie się zmieniać, ponieważ albo Bóg jest martwy, albo Bóg jest żywy. Ja wierzę w żywego Boga, który może zmienić twoje życie, dlatego że zmienił moje życie. Amen? Jest trochę radości w nas, jakiegoś życia. Nie nakręcam się tylko po to, bo to są emocje, ale ja naprawdę tego doświadczyłem. I teraz, jeśli chcesz Jemu to wyrazić, to w tym, co będziemy słyszeć albo do czego dołączać, śpiewać, zrób to na swój sposób. Nie ma właściwej modlitwy, jest tylko twoje życie i On chce do niego przyjść, w tobie zamieszkać i ciebie tam zabrać. Amen. Ziemię z niebem, gdy przyszedłeś na ten świat, wyczekana twa obecność od tamtego dnia niesie pokój nam. Teraz naszym jest pragnienie Ciebie twarzą w twarz. Jezu, Ty zrobiłeś wszystko, żeby mieć nas blisko, mieszkać pośród nas.
jesteś królem naszych serc. Przynosimy Tobie dary, wszystkim tym, co mamy, chcemy służyć Ci. Uczyniłeś nas godnymi, by oddawać Tobie cześć. Z aniołami pod niebiosy podnosimy głosy, wielbiąc imię Twe. Objawi się w każdym z nas, objawi się w każdym z nas. Niech zabrzmi chwała na wysokości, a pokój wypełni świat, pokój wypełni świat. Niech w sercach zrodzi się cud miłości, objawi się w każdym z nas. Objawi się w każdym z nas. Stworzenie czekało na cud. Zatem przyszedł do swego, swojego jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo zatem stało się ciałem. Pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas. I zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Kochający Bóg, wiedząc, że nie wszyscy Go przyjmą, nie zrezygnował z nas. Stał się ratunkiem dla tych, którzy narodzili się na nowo. Ten, który jest Królem, daje nam przywilej, by otrzymać nową tożsamość Bożego dziecka. Jeśli już Nim jesteś, możesz oglądać Jego chwałę. Jeśli Nim jesteś,
możesz razem z aniołami radośnie wyśpiewywać. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym. Słuchajcie, wyszliśmy was do czegoś zachęcić, do czego powie moja żona. Ja wam tylko powiem taką anegdotkę, bo jak jechaliśmy dzisiaj i zbierałem chłopców, moich dwóch synów, do kościoła i mówię, słuchajcie, idziemy na koncert. A mój młodszy syn tak na mnie spojrzał, powiedział, tata, w kościele nie ma koncertów, tam jest uwielbienie. I żeby też tak wprawić was, bo zdaję sobie sprawę, że zaprosiliśmy was w podróż, która teraz wypełniła nas refleksją, takim rozważaniem, może dla niektórych nawet pewnym takim momentem nostalgii. A teraz, żeby przejść i zachęcić was i was też trochę ożywić, to jest pewien fragment Biblii, który mocno dzisiaj tak we mnie rezonuje. Łukasza, 2 rozdział, wersy 14, już pewnie niektórym się od razu przychodzi na myśl. Chwała na wysokościach Boga, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie. I to wypowiedziały wojska niebieskie, które dołączyły zaraz po chwili do anioła, który zwiastował. Oni przybyli i chwalili i dziękowali i wielbili. I teraz chcę, żebyście sobie wyobrazili, że jesteśmy wspólnie taką armią wojsk niebieskich, żebyście razem dołączyli do nas do wspólnego kolędowania, żeby właśnie w tym pomieszczeniu ku chwale naszego Ojca panowała radość i niesamowita energia i nastrój. Zapraszam was serdecznie. Amen. Amen. Thank you.
Mesjaszem bezprawym, narodzonym dzisiaj Panem łaskawym. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Bowiem Zbawcą już znamy i z całego serca Jego kochamy. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Ten pokój na ziemi miał swoją cenę. Apostoł Paweł napisał o Jezusie. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze. Wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko, na ziemi i w niebie. Dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. Życie każdego z nas również dzieli się na przed Chrystusem i po Chrystusie. Czy rozpoznasz w nim znak? Znak pokoju? Pokoju wykupionego dla nas za najwyższą cenę. Życie Chrystusa. To On przyszedł jako światłość świata, Książę Pokoju, Emmanuel, Bóg z nami. Czy narodzi się również w tobie? Thank you.
my wszyscy, jak tu stoimy, jak tu jesteśmy. Jeśli są Państwo, albo jesteś z nami po raz pierwszy, to cieszymy się, ale chcieliśmy, żeby ten nie tylko nadchodzący święta, ale ten czas świąteczny, to nie tylko 24, ale ten czas świąteczny był wypełniony Jego obecnością przede wszystkim, Jego miłością i nie pozwólmy sobie zabrać tego, co On nam przyniósł albo kogo nam przyniósł. Nie pozwólmy sobie zabrać radości z narodzenia, też radości potem ze zmartwychwstania za chwilę, radości z Bożej obecności i tej życzę każdemu i sobie w każdym domu, przy każdym stole, bo On chce przebywać z nami i to jest dobra nowina. Amen.